Pan nie ma poziomicy, ale radzi sobie doskonale. Zrobi sobie swój pion z pacy i za sznurkę. Usterka od lat udowadnia, że potrzeba matką wynalazków. Cisza to odgłos zawodostwa. Słyszysz to? Tak. To znaczy, że kleju jest dość na wałku. No i chwila prawdy. Pierwszy pasek i test rogu. Teraz okaże się, czy fachowiec z Ukrainy naprawdę jest usterkowym kozakiem. Zakładka na róg jest. Brawo! Wydaje mi się, że pan już przy tym kiedyś robił. To widać po ruchach. Pan już niejednego chłopaka z tapetami tańczył. Wzór pasuje, ale na dole tapety brakuje, bo nie ma tam listwy. Widzisz, no bo mierzone było na tej stronie, gdzie jest listwa. Błądzić jest rzeczą ludzką. Fachowiec na pewno coś wymyśli. Do tego momentu wszystko szło idealnie. No ale jak to w życiu, nie wiesz, co jest za zakrętem. W tym wypadku za rogiem. Jeden błąd nie przekreśli chyba całości. Na pewno to cięcie psuje ten idealny obraz naszego fachowca. Tak, na pewno to cięcie to przegięcie. Chłopaki, teraz pan ma okazję odzyskać wasze uznanie, bo zaczynają się okolice schodów i mnóstwo docinania. Oczywiście może też w waszych oczach jeszcze stracić. Jak moja tapeta? Coraz bardziej się podoba? No. Czy coraz mniej? Nie, normalna. Ale proszę, nie otwierajcie okna. Ona musi wysychnąć najpierw. Aha. I ile tak wtedy musi? Dzisiaj w ogóle nie otwierajcie okna. A. Jak wychodzicie gdzieś na teraz, to za sobą trzeba zamykać. Mhm. Panu chodzi o to, że jak będzie przeciąg, tapeta będzie szybko schła i może się skurczyć. Wtedy pojawią się przerwy. Nieźle panu poszło. Śpieszy się pan jeszcze? Gdzieś dzisiaj jakaś robota? Czy... Nie, trzeba jechać do domu. Odpoczywać? No. Jeszcze chwilkę panu zajdzie pewnie, nie? No, to jest. Miła pogawędka o domowych pieleszach dodała fachowcowi skrzydeł. Nic dziwnego, wszak każde cięcie przybliża go do powrotu do ukochanych mięs i kiełbas. Fachowiec jak złapie ofiarę, w tym przypadku tapetę to już nie wypuści. Ewidentnie przyspieszył. Chyba jest z górki. Chyba widzi metę. Z wyniku tych zawodów raczej może być zadowolony. Pięknie, koniec. No i co, ładnie. Tapeta się podoba bardziej niż w samej rolce? No, na scenie lepiej, no trochę. No. 100, 225 jeszcze. No starsze, no nie. Bez pięciu? Niby drobiazg, a miłe wrażenie pozostanie.